zobaczyliśmy super koncert Żywiołaka ze mną, Robertem. Jeden z najbardziej znanych ludzi. Pozdrowienia dla widzów kanału Hardy Bird TV. Witamy Cię u nas w studiu, jest mi super miło, że chcesz tutaj z nami spędzić trochę czasu i odpowiedzieć na moje pytania. Nagrywałeś lirę korbową do ścieżki dźwiękowej gry Wiedźmin Dziki Gon. Jak wspominasz to doświadczenie? Jak wspominam? No tak profesjonalnie bardzo, że wręcz miałem wyrzuty sumienia, że mogłem się może nawet lepiej przygotować do tego. No ale Marcinowi Przybyłowiczowi chodziło o improwizację. I z drugiej strony tak sobie potem myślałem, że gdybym się przygotował, to może mniej przypadkowych, fajnych dźwięków by wyszło. No nie, no Marcin Przybyłowicz to jest człowiek o bardzo bogatym bagażu doświadczeń i znakomity muzyk, a jednocześnie tak skromnie ujmujący, że aż mnie to szokowało. Mhm. Że podchodził do mnie, klęczał przy mnie i zadawał mi pytania i czułem się, jakbym był co najmniej, nie wiem, Elvisem Presleyem. A czy dużo materiału nagraliście? Bo wydaje mi się, że ostatecznie w grze nie słychać aż tak dużo liry korbowej. No cóż, powiem tak. Gdybym ja był Marcinem Przybyłowiczem, realizowałbym tą muzykę dokładnie tak samo, czyli wybierałbym dobrą muzykę, a nie tylko nie sugerował się faktem, że to jest akurat lira korbowa. Ostatnio z Żywiołakiem współpracowaliście z Ostrym przy piosence do gry World of Tanks. Piosenka się nazywa Polska Siła. Czy ty ze swojej perspektywy obserwujesz wzrost popularności muzyki folkowej? No, obserwuję już od kilkunastu lat. I co jest najciekawsze, że to, co się dzieje w tej chwili, to są moje najśmielsze marzenia z przeszłości. Naprawdę, to jest niesłychane. Ja sobie parę lat temu marzyłem, jakby mogło być w Polsce, jeżeli chodzi o zainteresowanie i muzyką ludową, i w ogóle korzeniami. No i nie ukrywam, że no, ta misja nazywa się Żywiołak, którą rozpocząłem parę lat, te kilkanaście lat temu. I zebrałem żniwo naprawdę bardzo siarczyste, można powiedzieć. A ja dokładnie o tym myślałem, że chciałbym zrobić coś dla młodych ludzi w Polsce, żeby oni mogli wejść bez ciężaru takiego, że to należy, że to trzeba się interesować. Żeby się sami z siebie zajawili, żeby chcieli sami. Jak ja chciałem właśnie na początku, chciałem pokazać temat kultura przedchrześcijańska. Dla mnie Żywiołak to jest misja pod tytułem historia przedchrześcijańska. Mhm. Oczywiście to jest sztuka, to często ma to mało wspólnego pewnie z rzeczywistością, bo niewiele na ten temat wiemy tak naprawdę. Dobra. Ale chciałem przeciętnemu młodemu Polakowi, chciałem go zachęcić do tego, żeby sam z siebie zaczął szukać. Chciałam zapytać, od kiedy grasz? Ile już grasz na lirze korbowej? Jak to się wszystko zaczęło? Opowiedz o początkach swoich trochę. Zaczęło się to mniej więcej tak, że lata temu byłem fanem muzyki celtyckiej
i zwykłem jeździć na jeden z najbardziej wtedy znanych festiwali tego gatunku, czyli Festiwal Muzyki Celtyckiej w Dowspudzie. Był jeden zespół, który przykuł moją uwagę, dlatego że właśnie miał lirę korbową. I to był zespół Slancze z Warszawy. Tam grał w tym zespole Maciej Cierliński na swojej pierwszej lirze korbowej, takiej od pana Wyrzykowskiego, takiej bardzo, bardzo, bardzo surowej. Sam instrument był bardzo surowy, ale jego brzmienie było jeszcze bardziej surowe, bo na tym etapie miał jeszcze takie proste przystawki i ten instrument brzmiał naprawdę bardzo, bardzo inaczej od całej reszty. I ja sobie pomyślałem wtedy, że Boże, taką dokładnie lirę chciałbym mieć do muzyki słowiańskiej. No i właśnie po koncercie porozmawiałem sobie z Maćkiem na temat w ogóle lir korbowych i i Maciek powiedział mi, że jest taki przemiły staruszek w Polsce, który wytwarza te liry korbowe konkretnie, i udałem się do tego pana z duszą na ramieniu. Nabyłem instrument i trzeba było ten instrument jakoś ogarnąć. Oczywiście po jednym dniu grania instrument przestał już grać, jak to lira ma w zwyczaju. Udałem się ponownie do Maćka Cielińskiego, żeby mnie ratował. No i Maciek Cieliński mi pokazał, jak się nakłada taką banalną rzecz jak watki na struny. I instrument zaczyna grać ponownie. Trzeba też przeżyć ten pierwszy taki moment, kiedy instrument przestaje grać i ty myślisz, że właśnie się zepsuł. Tak, ja miałam ten moment dokładnie właśnie pierwszy raz, kiedy dostałam swoją lirę, ona mi przyszła właśnie do domu przesyłką. I ja ten moment miałam dokładnie w pierwszej chwili, bo wzięłam lirę do ręki, tutaj zaczęłam kręcić, a ona nie gra. No w ogóle zero nic, no nie? I ja właśnie wtedy jeszcze nie byłam świadoma, że trzeba tą strunę założyć na to koło i wtedy dopiero gra. No i jak Maciek Cieliński mi pokazał już te wszystkie patenty, jak się uzdatnia lirę korbową do grania, to potem zdarzył się taki przypadek, że instrument mi upadł i pękł mi tutaj kluczyk. I to było dla mnie kolejne łzy to były dla mnie. Oczywiście nie miałem pod ręką wtedy w Turku, w moim rodzinnym, nie miałem pod ręką żadnego lutnika, który mógłby mi pomóc w jakikolwiek sposób, więc po prostu musiałem naprawić to sam. Gdzieś będąc wcześniej w Warszawie kupiłem klucz od kontrabasu, nie, od wiolonczeli chyba. I wziąłem wiertarkę i zacząłem wiercić i ten kluczek przypasował po prostu. No i potem zaczęły się dziać kolejne rzeczy, jakieś tutaj dziwne historie, coś tutaj nie domagało i generalnie wtedy już wiedziałem, że w zasadzie dlaczego miałbym nie robić tego sam, dlaczego miałby robić to ktoś inny, skoro instrument był tani, więc ryzyko, że nawet jakbym zrobił coś, jakieś poważne uszkodzenie, to no... to nie wydałem na nią 30 tysięcy, więc, więc idźmy dalej. Więc zacząłem robić kolejne jakieś swoje modyfikacje. Najpierw były to usprawnienia, a potem już modyfikacje. To jest twoja pierwsza lira. To jest od początku masz ten jeden instrument, tak? Tak. Okej, dobra. Moja lira w momencie zakupienia jej u pana Wyrzykowskiego posiadała dwie struny melodyczne i dwie burdonowe. Podczas lata wyrywania włosów i szukania wyjątkowości postanowiłem rozbudować ją o dodatkowy rząd tangentów, czyli trzecią strunę. Czyli mam w tej chwili trzy struny melodyczne. O, w tej chwili nawet dodałem do niej strunę basową do prostych basów uderzanych. Dorobiłem również rząd tangentów dodatkowych do struny grającej nisko, tak żebym miał możliwość grania pochodów basowych. Do takich patentów na przykład. I teraz mam tutaj jeszcze trumpet, który rzadko używam. A ponieważ jest to bardzo patenciarski trumpet, to zrobiłem sobie też jeszcze nie do końca sprawny system kapodastrów, czyli zainspirowałem się tangentami i zrobiłem po prostu tutaj kapodastry z tangentów.
żeby usprawnić sobie jeszcze bardziej strojenie struny melodycznej, wprowadziłem sobie jeden jedyny kołek mechaniczny, który mam z tyłu, więc go nie widać. Jestem lirnikiem grającym chodząc, więc pasek muszę mieć dosyć sprawny i szybką możliwość zaczepiania, więc ten element to jest element podmurówek jakiś element budowlany. Przystawki. To był faktycznie mój eksperyment, który się chyba też udał. Raczej się udał. Są to dwie przystawki gauge'a altówkowe. Żeby mieć możliwość niezależnej regulacji dla każdej strony, musiałem powprowadzać te regulacje, czyli oddzielić. Kiedyś one wszystkie były na wspólnym mostku. Tutaj mam taką sprytną wajchę patynciarską, która służy do szybkiego wyłączania strun. Trumpet został tutaj zamontowany przez mojego kolegę Sebastiana Wielątka. Urządzeniem, które służy do jego regulacji, jest taki typowy, tradycyjny, skrzypcowy mikrostroik, którym sobie intensywność trumpetu jakby reguluje. Zapytać o twoje inspiracje muzyczne. Tworzysz muzykę słowiańską, folkową. Nie chcesz grać idealnie, chcesz grać brudno. Opowiedz coś o swojej muzyce, o inspiracjach. Bardzo ciekawa myśl, bo to chyba nie jest tak, że ja chcę grać brudno, tylko gram brudno. Chyba to jest ta kolejność. Okay. Gram brudno, więc gram brudno. Ten instrument otworzył przede mną pewien rodzaj wrażliwości estetycznej, którą podlał swoim paliwem potem jeszcze to temacą zespołu Hedningarna. Te dwa światy się tak w pewnym momencie spotkały, to podświadomie czułem, że chcę iść w kierunku nietypowym dla lir korbowych, czyli w kierunku estetyki takiej surowej. Pierwszą moją inspiracją był Maciej Cierniński. Jeździłem na jego koncerty, grał wtedy jeszcze z projektem Stara Lipa. To była moja chyba pierwsza inspiracja taka słowiańska faktycznie, która mnie nakierowała. No a potem oczywiście, jednocześnie poznałem zespół Hedningarna. No i potem to już było totalne przejęcie mojego umysłu przez Totem Matsona. Finalnie dotarłem na koncert Hedningarny, zobaczyłem Totem Matsona, zobaczyłem jego lirę i prawie usiadłem z wrażenia po prostu. I zobaczyłem, jak Totem Matson to wszystko robi i wtedy to już kompletnie... Wtedy to już tak stwierdziłem, że mało tego, że ja to mogę robić, to stwierdziłem, że ja to chcę robić, czyli chcę przerabiać, czyli chcę rozbudowywać instrument, chcę eksperymentować, chcę robić modyfikacje, które dadzą mi wolność artystyczną, czyli tą coś wyjątkowego, co będę mógł pokazać ludziom od siebie, zupełnie od siebie, tak totalnie i wiem, że ludzie to doceniają. No ale no, to temat, co otworzył mi głowę na brzmienia i nie ukrywam, że jestem więcej niż przekonany, że gdyby nie on, to nie poszedłbym drogą, którą poszedłem. Co się wiąże z tym, że moje zainteresowania muzyką polską przekładają się tak właśnie, że gram tematy polskie ludowe na lirze korbowej i jest to takie chyba wyjątkowe z tego, co ludzie mi opowiadają. Czerpiesz te melodie, które grasz na lirze? Czy ty częściowo te melodie piszesz sam, czy też jakoś przerabiasz? Jak to wygląda od strony aranżacji, a może kompozycji? Zawsze mówię wszystkim ludziom, którzy mnie pytają o zdefiniowanie muzyki Żywiołaka, to sobie przygotowałem taki gotowiec i ja uznaję muzykę Żywiołaka jako muzykę cytatu ludowego. Bo muzyka Żywiołaka, jak wiesz, jest kompletnie współczesnym tworem,
która zawiera zawsze jakiś ludowy cytat. I jest to albo melodia, albo tekst, albo melodia i tekst. Czyli zawsze jest jakiś cytat ludowy i wokół tego są wariacje, można powiedzieć. To logiczno-naukowo, paranaukowe. No i tak powstają takie utwory, które tak żywcem nie są zaczerpnięte z folkloru. Jak jest odbiór tej muzyki? Jaki jest odbiór tego projektu i z jakimi ty się reakcjami spotykasz jako lirnik? Mówisz o Żywiołaku teraz? O Żywiołaku, o Deliże i ogólnie o twojej muzyce i nawet jak grałeś na streetie w Norwegii. Jakie są twoje doświadczenia ze słuchaczami? Jeżeli chodzi o street, to pamiętam taką jedną anegdotkę, że jak grałem na ulicach, to w pewnym momencie było już tyle muzyków, że zaczynały się robić między nimi takie konkurencje. Kto szybciej sobie przyszedł w dane miejsce, ten zarabiał więcej po prostu. No ale byli też tacy, których argumentem była moc wzmacniacza. No i w pewnym momencie pojawił się taki człowiek, zdaje się, z Anglii, który jak przychodził... To był taki super profesjonalny, bo miał super sprzęt, rozkładał. No i pamiętam, że był taki moment, że ja tam grałem już od jakiegoś czasu, a on przyszedł i ustawił się swoją aparaturą. Także no niestety nie miałem szansy już przy tej aparaturze. I pamiętam, że ludzie się zbuntowali, którzy przechodnie się zbuntowali. Aha. I zaczęli na niego wrzeszczeć, że co on robi, że dlaczego on mnie zagłusza. Ważne jest to, że street jest takim pierwszym dla mnie indykatorem tego, czy sobie w życiu jako muzycy poradzimy. Bo jak ktoś sobie radzi na ulicy, to znaczy, że na 100% poradzi sobie na scenie. Mhm. No bo ulica to jest taka scena, można powiedzieć. Chciałam cię zapytać o jakieś porady dla osób, które chcą zacząć się uczyć na lirze korbowej. Z twojego doświadczenia, co jest istotne na początku? Na co trzeba zwrócić uwagę? Co ty byś poradził osobie, która chce grać na lirze korbowej? Chyba mógłbym tylko poradzić, żeby byli twardzi i się nie zniechęcili. Bo chyba o to w tym instrumencie chodzi. Żeby instrument ich nie pokonał. Mam doświadczenia takie, że przychodzili do mnie swoimi instrumentami muzycy, którzy kupowali sobie lirę korbową jako instrument taki egzotyczny, dodatkowy, bo na co dzień grają na czymś innym. Mhm. I to jest właśnie trudne, jak się chce poznać ten instrument, tak troszkę się nie da. Jeżeli ktoś sobie kupuje lirę korbową jako instrument dodatkowy i liczy na to, że szybko sobie ogarnie, to właśnie zazwyczaj wtedy zaczynają się schody, bo lira ma w sobie tą dużą, serwuje tą dużą dawkę zniechęcenia, którą trzeba pokonać, przejść. Jak już się te pierwsze złe momenty przejdzie, to potem już jest naprawdę tylko lepiej. No. Więc chyba moja rada dla lirników jest następująca. Jeżeli kupi już instrument, to niech nie myśli, że będzie bardzo szybko na nim komponował. No bo grać to grać. Ale w kompozycji trzeba już instrument troszeczkę poznać i przejść te pierwsze złe momenty. A każda lira, niezależnie od tego, czy będzie super droga, czy będzie tania, zaserwuje przeciętnemu Kowalskiemu tą samą dawkę stresu. Frustracji, tak. Okej, okay, rozumiem. Wtedy przydaje się taka opatrzność w postaci kolegi, który też gra na lirze korbowej, albo koleżanki, albo znajomego. Okay. Czyli to jest ta główna rada, nie zniechęcać się. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Na pewno będzie ona dla naszych widzów i ciekawa, i pouczająca. Dzięki. Dziękuję również.